Co to jest sumienie? Sumienie według świętego Tomasza to osąd rozumu praktycznego, czyli krótko mówiąc osąd naszej roztropności. Jeżeli prześledzimy losy sumienia w dziejach chrześcijaństwa, okazuje się, że ono w ostatnich czasach, w nowożytnych czasach odgrywa coraz większą rolę. Czy to dobrze, czy to źle? O tym opowiem na spotkaniu. Już sygnalizując, że więcej nie zawsze znaczy lepiej.